witajcie w naszym warsztacie. Szukamy materiałów. Weź miarę. Mam pewien pomysł. Smacznego. Przyda się ta miska. Idealne koło. Wytnijmy je. Mamy krąg z sektorami. Udekoruj żółtą strefę używając kamieni. Przybij piątkę. Świetna robota. Oddziel sektor. Czy to są śmieci? Umieśćmy to w szarej strefie. Dodaj serce i znak zapytania. Zamocuj koło fortuny. Bogate czy biedne życie? O wszystkim zadecyduje koło. W parku rozrywki pojawiła się nowa atrakcja. Zakręć kołem fortuny. Spróbuj szczęścia. Kto wygra bogactwo, a kto straci wszystko? Chcę spróbować. Nie, kochanie. Wynośmy się stąd. Bye, bye. O, mogę? Dobrze, zakręcę. Ale czarny kot nie miał tyle szczęścia. Będę spłukany. Ciekawe. Moja kolej. Mam pieniądze, ale fart. Lalilu, muszę wyglądać luksusowo. Pieniądze nie grają roli. Oczywiście. Usiądź na krześle. A co z fryzurą? Wow, długie włosy. Przytnij końce. Great job. Wybierz tkaninę. Te najbardziej luksusowe. Dodajmy złoto. Wzory są gotowe. Użyj igły, by zrobić piękną bluzkę. Pora na spodnie. Weź miarę. Przenieś je na materiał. Naszkicujmy wzory. Oddziel szczegóły. Zszyj na maszynie do szycia. Dzwony wracają do mody. Podkreśl talię za pomocą paska. Dodaj kryształy górskie. Naszyjnik. I futrzaną pelerynę. Wow, jestem taka szczęśliwa. Bogata Marinette wygląda jak milion dolców. Jest zadowolona z bogatego życia. Co porobić? Nudy. Derek! Słucham, panienko, czego sobie życzysz? Mam obsypać cię pieniędzmi. Kocham gotówkę. Uważaj, nie przewróć się. Sprawdź moje saldo. Tyle tutaj zer. Świetnie. Chcę kupić coś nieprzyzwoicie drogiego. Cokolwiek zechcesz, panienko. Największy diament na świecie. Potrzebuję tego na już. Marinette jest szczęśliwa. Kamera. Akcja. Rozciągnij materiał. Użyjmy szablonu. Wytnij wzory. Zszyj. Przynieś. Kombinezon czarnego kota jest bardzo nieszczelny. Tyle tutaj łatek. Zróbmy maskę. Udało się ubrudzić. Weź dzwoneczek. Kombinezon jest brudny. Czarny kot nie może sobie pozwolić na nowe ubrania. Zdrzemnął się w swojej skromnej chatce. Pobudka śpiochu. O, czy to już ranek? Czas na śniadanie. Pusto. Burczy mi w brzuchu. Czy powinniśmy iść do miasta? Będę musiał poszukać jedzenia. Na pewno będzie coś do szamania. O, śmietnik. Znalazłem burgera. O, ale jest już czyjś. Przybiegło wiele bezdomnych kotów. Częstujcie się. Czarny kot postanowił zabrać kocięta ze sobą. Nie mogłem zostawić ich na ulicy. Zamieszkajmy razem. O, ja nie jestem z tego szczęśliwy.
którym pudełku mamy niespodziankę? W tym. Nie mylisz się. To okulary. Wyczarujmy złoto. Owinie ramę. Zawieź łańcuszek. Bogaty dodatek uzupełni elegancki wygląd. Marinette chciała odświeżyć swoją garderobę. Czysto. Nie ma żadnych paparazzo. Chodźmy. Wyglądasz niesamowicie, panienko. Jak mogę pomóc? Chcę czegoś niezwykłego. Uważaj. Ta dziewczyna ma wyjątkowy gust. Mamy coś takiego. Ekskluzywne okulary przeciwsłoneczne. Zdecydowanie mi odpowiadają. Derek, zapłać za to. Dziękuję za towar. To jest dla ciebie. Chciałabym, żebyśmy mieli więcej takich klientów. Panienko, tutaj. Ruszaj. Przepraszam, wychodzimy. O, czy to ta słynna bogata kobieta? Marinette już odjechała kabrioletem. O nie, koła spryskały czarnego kota. Uważaj na drogę. Przepraszam, to był wypadek. Masz, to naczyszczenie chemiczne. Mogę zjeść lunch. I nawet zostanie mi trochę gotówki. Plastikowy pojemnik? Może się przydać. Podkład akrylowy. Pomaluj na złoto. Designerskie wstążki. Bosko. Powyżej znajduje się logo La Liviton. Przyjechały kółka. Limitowana walizka należy do kogoś bogatego. Wow! Marinette przybyła bardzo szybko. O, długo oczekiwane wakacje. Samochód jest na parkingu, więc mogę biec na lotnisko. Kto ją podgląda za koszami na śmieci? Marinette jest taka piękna. W czekinie stoi myszka Mini. Jestem tutaj. Postawię walizkę. Żegnaj, dziękuję. Oj, wygląda na to, że pomieszały walizki. Panienko, wszystko jest w porządku? Dziękuję, pa. O, Marinette nie zauważyła zamiany. O, muszę to naprawić jak najszybciej. Dziewczyny, Marinette! A co się stało? Pomieszałyście walizki. Wow, naprawdę? Tak, zgadza się. O, co za wymiana. Uratowałeś nas. Dziękuję. Good luck. Pa! Bye. Mamy deszcz koralików. Weźmy żółte. Odetnij kawałek drutu. Nawlecz koraliki. Pleć je na gałązki. Stwórz koronę. Owiń taśmą gałęzie i łodygi. Posadź. Wazon stał się biały. Pomaluj wzorami. Dobrze podlej. Zakwitło pieniężne drzewko. To cud. Wszystkie koty czuły się komfortowo. Oto jestem. Nudzicie się? Przyniosłem jedzonko. O, został mi tylko jeden cent. Mam pomysł. Wyhoduję drzewo z pieniędzmi. Posadzę monetę i ubiję ziemię. Zaczyna rosnąć. Ale niezbyt dobrze. Lalilu pomoże. Voilà! Teraz to jest drzewo. Dziękuję. Dam je Marinette. Oto ona. Poczekam, aż ochroniarz odejdzie. Marinette, przyniosłem ci prezent. O, to nieoczekiwane. Niezłe. Uwielbiam pieniądze. Cieszę się, że jesteś szczęśliwa. Muszę iść. Czy to od czarnego kota? Tak. Derek, idź za nim. Dowiedz się, gdzie mieszka i czego chce w zamian. Wygląda na to, że to tutaj. O, on jest całkowicie spłukany. Marinette, łóżko byłoby dobrym pomysłem. To jest zbyt proste. Potrzebujemy najbardziej luksusowego. Powiększmy gruby karton. Szablon. Nadmiar odleciał. Owiń go niebieskim welurem. Połącz połówki. Ukryjmy szef. Zrób miękki zagłówek. Udekoruj cyrkoniami.
Dodaj boczne wkładki. Przykryj miękkim kocem. Złóż łóżko. Dolna część zagłówka. Udekoruj koc łapą. To drogie łóżko z fantazyjnymi nogami. Przyślę tylko najsłodsze sny. Moje ulubione koty. Czarny kocie, masz gości. Dostawa. Dziwne, niczego nie zamawiałem. Nie może być pomyłki. Zobaczmy, co tam jest. O, czy to naprawdę łóżko? Teraz będę mógł spać spokojnie. Ale to jest niewygodne. Nie mogę zasnąć. Mam pomysł. Kocięta, ruszamy się. Czarny kot zrobił dla siebie łóżko w pudełku. Nagle dom zaczął się trząść. Coś dzieje się w mieście. Tyle szczegółów. Włóż jeden do drugiego. Narysuj obramowanie. Mamy rączkę stuby. Dodaj przyciski. Pętle na ramię. Głośnik sprawi, że będziesz słyszalny z daleka. Kto chce hot dogi jednorożce? Poproszę jednego. Cudowny dzień. Nagle pojawił się ogromny dinozaur. Anuluję zamówienie. Ratujcie się. Stój. Ja, czarny kot, rozkazuję ci. Co? Powiedziałem stój. A może mnie nie słyszy? Krzyknę głośniej. Dinozaurze, przestań. Potnij materiał. Złoty spandeks dla Marinette? Skoro ma na to ochotę. Namaluj ciapki. Na talii znajduje się złoty łańcuszek. Luksusowa maska ukrywa twarz. Poznaj superbohaterkę. Złotą biedronkę. Beztroskie życie Marinette przechodzi wstrząs. Co to było? Derek, gdzie on zniknął? Marinette potrzebuje twojej pomocy. W mieście jest potwór. Potwór? Już lecę. Marinette natychmiast zmieniła się w biedronkę. Zobaczmy, co się dzieje. Czarny kot nie może uspokoić dinozaura. Przestań wszystko niszczyć. Czego on chce? Wynosi się z miasta. O, nie słucha mnie. Hot dog jednorożec. Dinuś też jest głodny. O, mam tylko jedną porcję i nie oddam jej. Racja, jest głodny. Panienko, potrzebujemy hot dogów jednorożców. Szukałeś tego. Miasto jest uratowane. Superbohaterowie są szczęśliwi. Biedronka naprawdę zachwyciła czarnego kota. Kopmy w pudełku z modeliną. Wybieramy czerwoną. Piękne kolory. Zrób bryłę. Rozwałkuj ciasto. Podziel na kwadraty. Dodajmy teksturę. Apetyczne tosty. Teraz składniki. Pomidor, sałata, szynka i ser. Poukładaj i złóż kanapki w stertę. Zakryj tostem. Są gorące. Co za posiłek. Czarny kot jest zakochany w biedronce po uszy. Myślę tylko o niej. A może zaproszę ją na randkę? Tylko czym ją nakarmić? Koty postanowiły mu pomóc. Pilne spotkanie. Natychmiast zebrali wszystkie składniki. Od czego są przyjaciele? Chyba wystarczy na kanapki. Czarny kot przygotował wszystko. Gdzie ona jest? Cześć! Hello. Jakie to słodkie! Piknik! Usiedli na kocu. To najsmaczniejsza kanapka w moim życiu. Co za cudowna randka. Kupidyn pobłogosławił wspaniałą parę. Marinette od dawna marzy o pięknej sukience i już stoi przy wieszaku. Nie, skarbie, to nie dla ciebie. Marinette nie stać na takie rzeczy. Zrób strój ze starego dżinsu. Prosta bluzeczka bardzo jej pasuje.
Zrób rozpinany sweter ze szarego materiału. To pomoże jej zachować ciepło. Zrobimy proste różowe buty zawiązane sznurkiem. Ma porwane spodnie i brudne buty. Ta biedaczka od wielu sezonów chodzi w tych samych ciuchach. W małej paryskiej alejce stoi niewielki, przytulny dom zrobiony z desek i gwoździ. To dom Marinette Dupin Cheng. Dzisiejszy dzień był ciężki. O nie! Skończyła mi się zupa! Ale mam nieco sera z jadłodalni. Umyję ręce i wracam do roboty. Zawsze marzyłam o zostaniu projektantką mody. Ale to jest takie drogie. Marinette zaczęła rysować, ale tak odpłynęła, że przy tym zasnęła. Życie Adriana jest inne. On jest niesamowicie bogaty i sławny. Ma na szyi drogie łańcuszki. Jest cały w puchatym materiale, który przemienia się w stylowy płaszcz. Bogacze nie noszą starych trampek. Złote buty będą o wiele lepsze. Załóż na głowę plastikową pokrywkę. Wypuśćcie mnie z niej. Dokończ element wizjerem. Czary Mary. Dodaj więcej elementów do czapki. Ten koleś zarabia fortunę. Całe miasto jest ozdobione plakatami Adriana. Adrian! A! Na całe szczęście chłopak ma ochronę. Ochroniarz szybko naprawia sytuację. Wszyscy czekają w kolejce po autograf. Hej! Pani robią sobie razem zdjęcia i piszczą. Ale nagle nie zostało żadnego plakatu. Nie ma problemu. Adrian tonie w pieniądzach. Autograf na banknocie? Ale fart! Nigdy go nie wydam, to będzie mój skarb. Thank you. Oj, czy długo spałam? Jest już ciemno. Pora zapalić świeczkę. Marinette zebrała materiały, które znalazła na śmietniku, by stworzyć strój. To będzie niewiarygodne. A to co? Muszę sprawdzić ten szkic. Ojej, w kartce jest dziura. Słyszę szelest. Skąd on dochodzi? Zza szafy? Nie, za szafką nocną. Czyja jest ta dziura? Weź taką gałązkę. Dodaj czarne punkty. Zrób spiralne uszy z papieru piankowego. Stwórz cienkie, chwytne łapki z kawałka drutu. Śniadanie może poczekać. Stara księga straciła nieco stronnic. Zrobimy z nich miękkie łóżko. Mieszka tu małe stworzenie. Wewnątrz słoika z kawałkami papieru. O! Mam cię! Co za słodka myszka! Jak mogę być na ciebie zła? Dam ci trochę sera, ale musisz przestać kraść moje rysunki. Zjedz trochę! Użyj takiego kawałka i papieru piankowego do stworzenia łóżka dla kota. Jest takie mięciutkie. Kawałki szpikulców będą nogami. Zakryj je koronkową tasiemką. Koty też pomagają. Włóż do poduszek syntetyczne wypełnienie i zamknij końce koralikami. Na ramię mamy odcisk łapy. Ledwie co mogę oddychać. Wow, ale was tu dużo. Sio! Macie zakaz wstępu na łóżko. Gdy tylko poszedł po kawę, to koty wróciły z powrotem do łóżka. Chyba podoba im się to markowe łóżko. Witaj, potrzebuję kociego posłania. Thanks. Miłego dekorowania. Rozejrzyj się.
koty mruczą radośnie. W końcu mam łóżko tylko dla siebie. Weź dno z aluminiowej puszki. Wow, ile tu ślimaków! Czy one urządzają przyjęcie? Wypełnij muszelki modeli nowym slajmem. Umieść je na egzotycznym liściu. Zakręć sztućce z drutu. Tradycyjne francuskie danie jest gotowe. Pora na poszukiwanie skarbów. Wezmę moją siatkę. Dziewczyna chciała ugotować żabie udko. Ale żaby okazały się zbyt szybkie. O, ślimaki! Ile ich tu jest? Moja babcia potrafiła je bardzo dobrze przyrządzić. Muszę zapamiętać przepis. Babcia gotowała je z zieleniną. Wygląda dziwnie, ale spróbuję. Czym mam to jeść? Pycha! Zrób ciasto z modeliny. Wytnij trójkąt. I zrób rogalika. Włóż do piekarnika. O! Posyp krosanta jadalnym złotem. Smacznego! Sprawdzę szafki. Tu wszędzie są pieniądze. I tu! Nawet w lodówce. Wezwę dostawę helikopterem. To są moje ulubione łakocie. Yummy! Mamy przesyłkę. Kamień i gałąź tworzą dziwną parę. Stwórz detale ze starego materiału. Zszyjmy je raz dwa. Wypełnij je sianem. Zrobiliśmy manekina. Jest nieco zużyty, ma kilka dziur i łatek, ale daje radę. To własność Marinette. Pora by stworzyć arcydzieło. Młoda projektantka chce mieć sukienkę w grochy. Czas, by moje marzenie się spełniło. A, pobrudziłam stronę. No tak, czerwień. Muszę pomalować sukienkę. Stworzyłam fajny kolor. Jest słodki. Hi. Pomocy! Paryż znowu potrzebuje ratunku. Nie ma czasu na wątpliwości. Marinette szybko przemienia sukienkę w strój bohaterki. Ta oszczędna transformacja uratuje wiele żywotów. W drogę! Czy ta butelka po szamponie jest pusta? Odetnij dno. Dodaj gumkę i zakryj ramę elastyczną farbą. Okulary do VR-u lśnią kryształami górskimi i złotem. Adrien ma wyjątkowy gadżet. Nasz bohater posiada sporo nowoczesnych urządzeń. Już w to grałem. Co za nudy! Co teraz porobić? No tak! Adrien zakłada hełm. Wchodzi do wirtualnej rzeczywistości. Adrienie, mamy problem. Musisz uratować świat. Co? A. Przepraszam, nie widziałem cię. Proszę, użyj sztabki złota na guzie. Czarny kot ponownie zakłada złoty strój i maskę. Ruszam na pomoc. Zgnieć papierowy kubek. Drut przemieni się w uchwyt z rączką. Umieść gumkę wewnątrz czarnej farby akrylowej i dodaj punkty. Wiadro musi być czerwone. Wypełnij wiadro. Ciekły potwór atakuje letni Paryż śniegiem i lodem.
potwór! Ukryjmy się i wymyślimy jakiś plan. Co jest z tobą nie tak, Biedronko? Słaby poranek? A ty chyba okradłeś jubilera. Jak mamy go rozbroić? To nasza szansa. Użyjmy lodowego wiadra. On po prostu był głodny. Może nakarmimy biedaka? Niam, niam. Jak można tyle jeść? Akuma odchodzi. Zamiast potwora pojawia się zdezorientowana Susan. A, co się stało? Chciałam tylko lody. Marinette pływa w luksusie i pieniądzach. Wszystkie jej ubrania są szyte na miarę u najlepszych paryskich projektantów. Proszę to przymierzyć. Ta koszulka jest do niczego. Zapraszamy do przebieralni. Ta biała bluzka z lekkimi rękawkami pasuje do Marinette. Siadaj. Nasi styliści się tobą zajmą. Wow! Wygląda perfekcyjnie. Marinette jest obrzydliwie bogata. Podać pani koktajl? Marinette przez cały dzień przegląda gazety, pije koktajle i robi zakupy. Skoro mowa o zakupach, to czas się szykować. Bye. Ale łup! Markowe torebki ledwo mieszczą się w jej rękach. Adrian spędza noc na starym materacu wśród śmietników. Otula się dziurawym kocem, bo co innego mu pozostaje. Musi cieszyć się tym, co ma. O, mokra chusteczka. Umyję sobie twarz. Chwila, potrzebujemy jej do peruki. To było kiedyś futro jakiegoś bogacza. O! Hi! O wiele lepiej. Wow! Te stare rękawiczki już do niczego się nie nadają, ale zrobiliśmy z nich uszy dla czarnego kota. Gotowi na szycie? Juhu! Wspaniale! To mój ogon. Juhu! Jest wygodnie i ciepło. Czarny kot spojrzał na swoje odbicie. Jego tęczówki zrobiły się zielone. Voila! Puchaty czarny kot ma nowy look. Woohoo! Zamiast batuty nasz bohater używa zwykłego kija. Kocha koty. Udało mu się uratować wiele tych bezpańskich. Karmi maleństwa tym, co ma. Plug pomaga w domu. Zróbmy garnuszek owsianki. Właśnie tak. Też jestem szczęśliwy. Możemy użyć tej plastikowej półkuli. Dodaj czarne kropki i linie. Ta Biedronka ma nóżki z gumek do włosów. Jaki piękny strój! Jest czapka z antenką od projektanta. Hi. Co to jest? Małe prosiątko. Ach, jakie to egzotyczne. A tak w ogóle zamówiłam specjalny strój dla mojej świnki. Wow, jak słodko. Podnij słomkę w pierścienie. Dotknięcie magii i etykietki spadają ze stołu. Zobacz, ile mamy słoiczków. Musimy tylko wsypać specjalny proszek do słoików. Jest go cała sterta. Teraz czarny kot ma solidny zapas środków na pasożyty. Hi. Pomożesz mi przejść przez ulicę? Czarny kot nie mógł odmówić staruszce.
Dziękuję, bardzo mi pomogłeś. O, co to było? Pchła? A fuj! On nie wie, co się dzieje, ale wszystko go swędzi. Ach, mam jakieś drobne. Jest teraz wyprzedaż środków na pasożyty. Muszę iść coś kupić. W domu czekała na niego niespodzianka. Wszystkie koty z pchłami były na łóżku. O, rany, teraz się wami zajmę. Podłoga jest biała, ale nie ma już pcheł. Tak, nareszcie możemy się przytulić. Opróżnij plastikowy pojemnik. Oklej go wydrukowanymi obrazkami płytek. Odetnij kawałek styropianu. Zrób trawę z brokatowego papieru piankowego. Dodaj trampolinę i drabinkę. Jest też ścieżka z trzciny prowadząca do basenu. Prowadzi do przytulnego miejsca z leżakiem. Robi się coraz wyżej. Gotowe! Marinette nie musi iść do akwaparku. Ma piękny basen w swoim ogrodzie. Ach, ale pluska! Teraz mogę pływać na moim ulubionym jednorożcu. Ten koktajl zjawił się w samą porę. Picie zimnego koktajlu i opalanie. Nie ma nic lepszego. Wow, wykluło się piskle. Zainstaluj oparcie kanapy. Kawałki drewnianych patyczków będą między nogami. Podłokietniki też już są. Czarny kot uwielbia tę kanapę. Zobaczcie, jaki wyrósł mi piękny krzak koci miętki. A, widzę, że wam się podoba. Dlaczego koty mają takiego pioła na punkcie? Jakie to kojące. Prześpię się. A, nie znowu. Nie możemy tego naprawić. Potrzebujemy nowego. Wow, niemożliwe. Stara, ale całkiem dobra kanapa. Wszyscy się na niej zmieścimy. Czarny kot przytargał kanapę do domu. Po chwili zasnął razem z kotkami. Zrobimy szlafrok z czerwonej satyny. Wytnij kawałki i zszyj połówki. Jak miękko. Futrzany kołnierz i puchate mankiety pięknie wyglądają. Wow! To nie szlafrok, tylko dzieło sztuki. Ach, czas na live'a. Dzięki, pomóż mi go założyć. Fiuch, udało mi się. Hej wszystkim! Dziś porozmawiamy sobie o drogich rzeczach. Mój piękny dom kosztował kilkaset milionów, to prawda. A ten basen, och, lepiej nie mówić. A teraz niespodzianka. Złoty deszcz konfetti. Juhu! O rany, co się stało, kiedy mnie tu nie było? Wstydźcie się. Mam pomysł. Zrobię dla was coś fajnego. Trochę materiałów. Trochę magii. Zrób róg ze starego pudełka. Podłoga będzie z wydrukowanych desek. Odwin nici ze szpulek. Użyjemy ich jak drzewek do drapania. Stare nakrętki razem z materiałem i tekturą zamieniły się w wygodne łóżka. Owin pierścień w materiał. Kawałki patyczków posłużą jako nogi. Kotki są szczęśliwe. Miau! Wow, jak czarny kot zrobił taki przytulny kącik dla kotów. Domki są mało eleganckie, ale koty je uwielbiają. Voilà, strefa gier jest gotowa. Teraz w domu będzie czysto przez dłużej niż 5 minut.
Biedronko, pospiesz się! Ktoś potrzebuje pomocy! Ach, jak mogę odpoczywać w takiej chwili? Marinette zakłada swoje złote kolczyki i zaczyna transformację. Złota Biedronka wróciła. Lecę ocalić Paryż! W międzyczasie Czarny Kot zajmuje się ogrodem. Nagle usłyszał niedaleko hałas. Nie podoba mi się to. Nie wierzę własnym oczom. To ogromny, szablozębny królik? Co się dzieje?